Nie? W tym między innymi, zobaczycie, w tym tonie między innymi Stern, ten sławny Stern od komentarza żydowskiego się wypowiada. Dlaczego? Bo zauważcie, tam gdzie już wydaje się, że no, rozumiecie, że jest mowa o jakichś ludziach, dla których lepiej byłoby nie poznać drogi sprawiedliwości. Widzicie to? Stern ma tam taki komentarz, bardzo interesujący, mianowicie mówi, że no, że według niego, on nie mówi tego wprost, ale wydaje się przychylać w swoim komentarzu do grupy egzegetów, którzy mówią w pierwszej części drugiego rozdziału. Mamy do czynienia z ludźmi świadomie fałszującymi drogę Bożą, którzy są wilkami, wchodzą i rozbijają Kościół i wiedzą, co robią. A w drugiej części mamy do czynienia z kim? Z ludźmi, którzy myślą, że są usprawiedliwieni i że są zbawieni, a nigdy nie byli. Nie? Teraz dlaczego? I teraz na przykład komentarz Sterna jest taki, bo mówi, no Żydzi, od zawsze w Talmudzie jest opisane to powiedzenie, którym tu się posługuje Piotr. Mianowicie on mówi, że tym ludziom co się przydarzyło? Przydarzyło się im, zgodnie z prawdziwym powiedzeniem lub też przysłowiem, że wrócił pies do wymiocin swoich, a świnia umyta do tarzania się w błocie. Nie? I teraz, no my mówimy, no ale dobra, no ale o co chodzi? I na przykład cała część, wiecie, Żydów mesjańskich mówi, jeżeli my jesteśmy nowym narodzeniem, to znaczy, że świnia przestaje być świnią, a pies przestaje być psem. Jeżeli pies wraca się do swoich wymiocin, w sensie do jedzenia wymiocin swoich, nie? To znaczy, że ma dalej tę samą naturę. Rozumiecie? Jeżeli świnia się tylko umyła, ale zaraz wraca do błota, to znaczy, że ma dalej tę samą naturę, a więc ona się nigdy nie odmieniła. I że tu mówi tutaj Piotr, mówi, to są ludzie, którzy myślą, że się odmienili. Myślą, że poznali, ale tak naprawdę co im się przydarzyło? I mówi, na to uważajcie w kościele, tak? Żeby dobrze sprawdzić, zwłaszcza jak ktoś jest przez jakiś czas już w kościele i jemu się wydaje, że rozumie, co się dzieje, ale on nie ma nowej natury. Nowa natura jest ważniejsza od wiedzy, znajomości Słowa Bożego, znajomości teologii itd., itd. Nie? Stern dodaje, on mówi, że tym dwóm przysłowiom towarzyszy takie trzecie, które jest bardzo interesujące i bardzo znaczące, bo mówi, że w taki czy inny sposób te przysłowia są znane i on, Szymon Piotr je cytuje, ale one się pojawiają w Misznie, w Talmudzie, gdzieś tam, że właśnie to jest to, że wrócił się pies do wymiocin swoich, czyli że jego nawrócenie nie było prawdziwe, człowieka, nie? Dokładnie on mówi, że to powiedzenie ze świnią brzmi, że wykąpała się świnia, żeby mieć większą przyjemność starzenia się w błocie. Nie? Że jakby to było, że kąpiel była dla niej nieprzyjemna, ale coś, nie? I on mówi, że jest trzecie przysłowie, ciekawe, bo ja dopóki tego u niego kiedyś nie przeczytałem, to o tym nie wiedziałem, mówi, że jest trzecie przysłowie, które jest najbardziej brutalne i żeby je zastąpić, religijni Żydzi posługują się tymi dwoma. Nie? Teraz posłuchajcie tego, jak ono jest wstrząsające, nie? Wziął chłop trupa do tańca, i do mykwy wskoczyli. Tak bym przełożył to powiedzenie. Czy rozumiecie, ktoś, kto miał za zadanie wynosić nieczystości z obozu, albo kto jest grabarzem, wiecie, według prawa mojżeszowego, zaciąga nieczystość rytualną. Nie może, tak? I teraz, żeby się oczyścić potem według prawa, musiałby przejść mykwę, tak? Specjalną ablucję i tam czas pewien musiał odczekać od dotknięcia trupa, wiecie o co mi chodzi, czy jakichś innych tam nieczystości, nie? Ale nawet mykwa mu nie pomoże w momencie, kiedy do niej wskoczy dalej trzymając trupa w tańcu, tak? Bo on dalej jakby jest nieczysty od tego trupa, więc musi go zostawić, musi upłynąć pewien czas i potem może przejść przez mykwę, która widzicie, jak tu dobrze pokazuje chrzest nawet, nie? Czyli wziął człowiek jakiś trupa do tańca i do mykwy z nim skoczył, nie? Tak z nim tańcując. I potem wychodzi z tej mykwy, ale de facto nadal jest, to ona nic nie zmieniła w sensie jego, inna rzecz, że chrzest w ogóle niczego nie zmienia, no ale jeszcze raz, to tylko jest jakby trzeci, to jest komentarz Sterna do tych tutaj powiedzeń, na które się Piotr powołuje, nie?